Cześć, ja jestem Rolak. Dzisiaj sobie pogadamy o opcjach w Tekru, raczej o opcjach. O tym dziwnym jakby smartfonie po prawej stronie ekranu, który nam się wysuwa po przyciśnięciu klawisza Start lub Escape w grze. I także o HQ, czyli naszej kryjówce. Okej, co takiego mamy? Pierwsze to jest Crew Rooster. Tutaj jest lista użytkowników, którzy są wokół nas, którzy są widoczni, a także nasi znajomi, tak. Możemy to aktywować także za pomocą specjalnego klawisza na klawiaturze lub padzie. Na padzie to jest prawy analog. Po prostu trzeba go kinać. Dodatkowo mamy opcję do sprawdzenia ID, driver ID, czyli wszelkie informacje na temat danego kierowcy, żeby sprawdzić jakie osiągnięcia zrobił, porównać je do naszych, sprawdzić jego statystyki, ile grał, jakie samochody posiada, i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo możemy dodać kogoś do znajomego lub po prostu go usunąć za pomocą tego Crew Rooster. Jest to bardzo fajna rzecz, można w ten sposób sprawdzić, czy ktoś nie oszukuje, jeśli kiedyś powstaną do tego jakieś cheaty, a z pewnością powstaną, ci też mają totalną władzę. Okej, następną opcją jest map, czyli mapa po prostu tak samo działa jak przy przycisku M albo back na padzie. Niczym się nie różni, tak? Możemy, to jest dodatkowa opcja. Dalej mamy, mieliśmy radio, mamy misję. Mamy tutaj na przykład, mamy misję Harego, możemy sprawdzić informacje na temat misji, ile kasy dostaniemy za to i tak dalej, i tak dalej. I dystans, mniej więcej. Jaki jesteśmy. No i trudność poziomu i tak dalej, i tak dalej. Możemy się dzięki temu szybko przeteleportować na misję. W miejscu misji, ale niestety ja w tym przypadku miałem zablokowaną, bo ta misja jest powyżej 10 levelu, a beta nam tylko do 10 wysyłała, więc niestety. Dalej mamy Mobile Garage. Jest to bardzo fajna i szybka opcja do zmiany samochodów. Było być trochę ciężko zmieniać tak ciągle samochody, wchodząc do garażu, tak. A tak możemy szybko zmienić na inny samochód. Dalej mamy HQ, czyli raczej powrót do HQ. Jest to przydatna opcja, ponieważ za pomocą tego przycisku bardzo szybko możemy wrócić do naszej kryjówki. Okej, następną to jest Mobile Garage. Niestety, żeby użyć Mobile Garage, potrzebujemy przynajmniej jednego użyć punktu, żeby szybko naprawić auto. Tutaj mamy jeszcze Mobile Tuner. Tutaj możemy szybko zainstalować najlepsze party i oczywiście ostatnie, czyli opcje game, ustawienia gry. Tutaj w przypadku możemy zmienić sobie język audio, teksty, język tekstu, włączyć napisy, ustawić jaką klawiaturę, na przykład jakiej klawiatury będziemy się posługiwać. Polskiem coś chciał zmienić unit, czyli z kilometrów na milę. No i wyłączyć różne opcje na ekranie. Dzięki temu możemy totalnie pozostawić nasz ekran pusty, ale w tym przypadku niestety nie znikają takie rzeczy jak Police Watch, czyli że nas policja obserwuje bez niedaleko nazwy graczy, którzy są w okolicy. Mam nadzieję, że to dodatkowo będzie można wyłączyć totalnie. Dalej mamy audio. Tutaj po prostu możemy zmienić głośność i czy podczas misji leci muzyka misji, czy muzyka z radia. Dalej mamy ustawienia pomoc dla naszego samochodu, czyli na przykład kiedy ustawimy full assist, samochód będzie nam automatycznie dostosowywał prędkość do zakrętów i tak dalej. Ja gram na sporcie, jeszcze jest hardcore, bez żadnych wspomagań. Możemy ustawić tutaj skrzynię biegów i ustawić wiele rzeczy, które
które będą pod nasz styl jazdy. Na przykład kiedy pas szybko reaguje, to ustawiamy, żeby szybko reagować, możemy opóźnić ten pas. Ale mamy wheel control, w przypadku kiedy mamy kierownicę, możemy też wszystko tutaj ustawić. Keybinding, czyli ustawianie klawiszy i słuchajcie, video setting. Tutaj akurat jedyną rzeczą, którą nie ma połączonej, to filtrowanie, które niestety słabo działa, ale ogólnie wszystko jest na maksa. Mój sprzęt możecie w którymś tam z odcinków, w którymś tam z filmików obejrzeć u mnie na kanale na temat nowego sprzętu. Powiem wam, że tylko procesor ma słaby urządzeniowy, ale działa minimalnie. Oprócz tego mamy oczywiście pomoc, która inaczej tutaj się nazywa, to się nazywa po prostu Wiki. No i wyjaśni nam wszystko po kolei, z czym czasami nam tutaj mówi coś Zoe. Tak. Tutaj jeśli coś nie wiemy, możemy się wejść w pomoc, się dowiedzieć coś na temat danej rzeczy. Oczywiście wszystko będzie po polsku, kiedy wyjdzie gra, więc będzie można z tego jak najbardziej korzystać. No i ostatnia opcja, czyli po prostu wyjście z gry. Niektórzy mogą nam, że nie wiedzieć jak wyjść, to jest bardzo proste, po prostu klikam na ten X. Nic więcej. Niżej mamy jeszcze, która jest godzina aktualnie w świecie, nasz poziom, ile mamy pieniędzy. Aktualnie w grze. No i to tyle. Teraz mówmy sobie o HQ, czyli o garażu. W HQ to jest rozmięcie od Headquarters, jakby ktoś nie wiedział. HQ mamy takie, oczywiście pierwszy to jest workshop, tak. Rzeczy, które zakupiliśmy wcześniej, możemy tutaj zmieniać. I słuchajcie, co jest fajne, jeśli w danym samochodzie zakupimy jakąś rzecz, na przykład kolor lub coś, możemy potem dla innego samochodu to samo ustawić. Na przykład tutaj mam malunek, który mam na terenowym 370Z, tak? I różne kolory wnętrza, i tutaj także możemy ustawiać sobie płyty, tablice rejestracyjne, co w tunerze nie ma. Wszystkie takie zakupione rzeczy przy różnych samochodach możemy tutaj zmodyfikować, oczywiście licząc zderzaków, progów czy innych takich rzeczy. Tylko to, co się pojawia w każdym samochodzie, czyli na przykład felgi. Ale ogólnie, no wiadomo, trzeba to wszystko kupić, więc... więc mamy na co zbierać, tak, żeby mieć pełen zestaw w każdym samochodzie. Ale następne jest performance. Jeśli chodzi o tuning, to jest to tuning oczywiście wewnętrzny samochodu. I tego nie kupujemy u dealera, tylko wszystko w sumie sami zdobywamy. Tutaj możemy wszystko zmienić. Na przykład jeśli chcemy, mamy dwie takie same części, tylko różnią się, na przykład jeden daje większe przyspieszenie, a drugi maksymalną prędkość, bo się losuje przy zdobywaniu części, to możemy tutaj na przykład zmienić, tak? Collection, czyli to co mamy u każdego dealera. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to odsyłam do filmiku z dealerem. Perki. Perki to jest oczywiście gra MMORPG, więc musiał się pojawić tutaj system perków, czyli rozwijania naszej postaci. Mamy tutaj pełno różnych rzeczy. Pierwszą to jest pierwszą z Zoe to było hamowanie, tak. Zmniejsza procentowo naszą siłę hamowania. Mamy tutaj na przykład łatwość sterowania z zwiększeniem liczby aut, zwiększenie liczby punktów, perków, które możemy zdobywać. To jest pierwszy z kilku, który powinien się maksować. Jest tutaj także obniżenie cen samochodów u dealera, zmniejszenie cen części u danego tunera. Jest naprawdę tego tutaj wiele, a to dopiero dwóch gości, a będzie ich chyba 6 albo 7. Dalej mamy cutscenki. Jeśli ktoś nie zrozumiał danej cutscenki, może ją obejrzeć jeszcze raz.
I dalej mamy Kitkar. Kitkar to są części wrogów, które zdobywamy w świecie. I zdobywanie części pokazują nam się tutaj, składa nam się tutaj taki samochód, aż w końcu będziemy mogli sobie wziąć taki jeden. Okej, i to chyba tyle jeśli chodzi o HQ. I to chyba tyle jeśli chodzi o filmik. Mam nadzieję, że tutaj szybko wam wyjaśniłem, co z czym się je, jak się posługiwać danymi opcjami i jak one wyglądają te crew. Zapraszam was na następne filmiki odnośnie tej gry, jak i odnośnie innych gier i filmików na moim kanale. No i to tyle. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie rolowaty guzik. Do następnego usłyszenia, zobaczenia, do następnego filmiku po prostu. Cześć!